Świrujesz od rana? Mamusia, pewnie, że tak. A co tu się smucić? Kto tu idzie? Dobra, poczekajcie, nie będę straszyć. Pokażę wam najpierw kochanego naszego groszka. Śpisz jeszcze? No tak troszkę, bo ja już się na nowo śpiący robię. Dzień dobry, groszku. Uwaga, idzie niedźwiedź. Ach, przebiegł, 2 metry przebiegł, o rany. Cześć, cześć zwierzaki. Cześć, kwiatki. Ale mi początek dnia, co? Zamiast się z wami ładnie przywitać, a tam bakuleńka siedzi i objada czarny bes, który uwielbia. Tak, baka po prostu, ja wiem, że mi zaraz zaczniecie pisać, żeby uważać, ale ona tego zjada minimalną ilość co roku, jest z nią to samo i nic się z nią nie dzieje złego. Kochani moi, witam się bez kawy, bo kawa już była, potem się z kawą jeszcze pokażę, dzisiaj mam wolne, to znaczy tak, jeszcze raz zaczynamy. Dzień dobry moi kochani ludzie, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie we wtorkowy poranek. Dzień dobry moje kochane dzieciaczki, robaczki, zaczynamy pitolenie. Cześć ludzie, cześć, witajcie. To ja, Baryła Wielki Kłoda, senior nad seniory. Dobra, wiecie co? Dzisiaj ma być najcieplejszy dzień, chociaż nie wygląda, ale zobaczcie, tu już się niebo otwiera. Już przed chwileczką słonko przeświecało, ale się znowu schowało. Cześć, bakuleńka, dzień dobry, moja miła. Moje kociaczki kochane. Już są po śniadanku, zjadły wszystkie. A ja w ogóle tak, gotuję rosołek. Czy ja wam mówiłam, że mam dzisiaj wolne, czy nie mówiłam? Bardzo dużo dzisiaj mam zaplanowane. Dzisiaj jedziemy na glistnik, po glistnik, bo ja nie tylko korzystam z tego glistnika, który jest u mnie w domu. Zobaczcie, tutaj jest jedna porcja glistnika. Jeszcze wszędzie po bokach też rośnie, ale jeszcze wam pokażę, poczekajcie. Tu jest następny glistnik. I tutaj jest jeszcze jedna taka duża skrzynia z glistnikiem. Zobaczcie, ile tego jest. Ale ja jeszcze więcej tego glistnika będę zrywała, nie tylko ten domowy. I pojedziemy, może wam nakręcę, zobaczę, to znaczy nie obiecuję, bo nie wiem znowu jaki ten filmik długi wyjdzie, ale na pewno wam pokażę jeszcze. Także tego glistnika jest sporo i dzisiaj mam zaplanowane zerwanie i zrobienie soku. Także no właściwie to tu nie ma co pokazywać, bo ja go zerwę i będę wrzucała do wyciskarki i potem będę zalewała alkoholem, tak jak to zrobiłam w tamtym roku i bardzo fajnie się to sprawdziło, bo normalnie to robiłam intrakt tak, że po prostu całą roślinę, liście wrzucałam do butelki i to zalewałam gorącym alkoholem, ale stwierdziłam, że skoro mam wyciskarkę, to dlaczego mam nie wycisnąć tego soku i nie zalać alkoholem i bardzo dobrze to się sprawdza. Tak, to tyle o glistniku, a tutaj wam chciałam pokazać, wieszam w ogóle pranie i się połączyłam w trakcie z wami. No patrzcie na to, czarna akademia, co? Jak ja teraz pracuję, tak wieszam to pranie i mówię, kurczę, same czarne koszulki moje, śmiać mi się chce, no ale no muszę, mówiłam wam, że do pracy muszę mieć czarne koszulki. No i co teraz? Kombinujesz? Kombinujesz, Maniunia? A to się tak robi. Hop, siup. Iskierka nasza kochana. Uwielbiają. Tutaj specjalnie dla nich jest ten pieniek postawiony. O, wiecie, koty to lubią. Koty za płoty. Jeszcze popatrzmy, jak tam różyczka nasza.
pełno kwiatuszków robi, ależ będą zapachy. Czekamy na ciebie, różyczko piękna, nasza kochana. I zobaczmy jeszcze tutaj różyczkę. Co? Czekam, aż skończysz pitolić, a ty pitolisz i pitolisz i pitolisz. No tak mam, pani pitulowa jestem, nie? A już zaczyna pękać. Za chwilę tutaj nam będzie królowała. I tu jeszcze jedna. Jeden, dwa, trzy. Pięknie, pięknie. Dobra, kochani, na razie wyłączam się. Słoneczko się zaczyna przebijać, także tylko patrzeć. No tak, dzisiaj ma być pieruński upał. Zobaczymy. Na razie jest ekstra, jest przyjemnie, świeżo, na krótki rękawek, bardzo fajnie i chciałabym, żeby tak zostało, no ale wiecie, nie da rady. Cześć, szeryf! Dzień dobry, kochany! Mój moniuńki, cześć! Chciałam wam powiedzieć, że tutaj takie bujanie odchodzi na tym paśniku, kwietniku, no na czym? No, na karmniku. Po prostu uwielbiają, także chyba zostawimy na razie. Czasem im tu coś nasypiemy, bo jest takie fruwanie, taka zabawa. Do karmnika, na płotek, z powrotem. Tu na górze sobie siadają, śpiewają, świergolą. Także fajnie, bo one mają... O, boczek na szopce, patrzcie na to. Grubasek nasz. Nie, przepraszam, to nie jest grubas, tylko kot dobrze zbudowany. No i one tutaj mają teraz po prostu blisko z płotu, no ale na zimę to będę chciała tam przenieść bliżej okna, żebyśmy mogli je fajniej podglądać z bliska. Ale jak one już będą to znały, to myślę, że ogarną wszystko. Dobra, Boczek idzie na spacer, czyli na drugą stronę szopki. Baka już sobie poszła, nie? Nakręcaliśmy ją. Tak, teraz Boczek sobie tam usiadł. No dobra, kochani. Idę teraz montować wam filmik na dzisiaj, wtorkowy. Moje kochane. Rosołek wstawiony. Mówiłam wam, że rosołek wstawiony? Mamusia, nie wiem, czy mówiłaś, bo tyle gadasz, że przecież mi już głowa pulsuje. No to właśnie mówię, że gotujemy rosołek dla Barusia, dla Janiusia i dla Agusi. Agusia. Jejkuś, dobra, pitole. Dla Jana, dla mnie i dla Barka gotuję rosołek. Stuk, puk, kubeczkiem. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam was serdecznie, ale to bardzo serdecznie raz jeszcze. A właściwie witamy. Już mamy słoneczko, kochani, już się robi paruwa. Witamy, Baruśka, witamy. Dzień dobry, ludzie, dzień dobry. No, nieźle się dzisiaj szykuje. Tak, jeszcze raz, kochani moi, dzień dobry. O, kolejna kawa. No, czasami tak się zdarza, że człowiek ma ochotę, że musi, bo się udusi. Także strzeliłam sobie. Idę za chwilę montować filmik, ale mówię, no muszę się połączyć, wiecie co? Kurczę, jak jest teraz już tak ciepło, jak wyszło słonko, no to dzisiaj naprawdę będzie dawać. Ale to dobrze, bo więcej zrobię na zewnątrz, nie? Dokończę wreszcie te kwiatki sadzić. Wczoraj nie dokończyłam, nic nie zrobiłam, bo po prostu lało. Nagrywałam wam, chyba mówiłam wam, że zmokłam tak strasznie, że po prostu wyglądałam po spacerze, jakbym wyszła spod prysznica. Moczysław, co tam? Aktywność? Aktywity od rana. Ojejkuś, jaka dobra kawiczka. No pięknie się zrobiło. Baryłka, już ci gorąco, co? Pojedziemy w jedno miejsce, się wykąpiesz. Co ty na to? Serio? Będę się kąpał? Tak, Baryłka, obiecuję ci to dzisiaj. Och, jak fajnie. Co, ty na to? Jak na lato. No dobra, kochani, to już się rozłączam, bo coś mi znowu się vlogi wydłużyły. No ale wiecie, jak to jest. Jak są takie widoczki, kwiatki, ja się po prostu wyłączam, bo wiecie, jakie mamy smutki, troski z Janem. I jak ja do was zaczynam mówić, uwierzcie mi, że naprawdę to są takie chwile tylko, kiedy ja zapominam o tym, co nas trapi, co się dzieje. Także
takie chwile zapomnienia, jak sobie zaczynam gadać. To jest taki nasz świat tutaj, prawda? To na razie, ludziska. Pewnie spotkamy się nad glistnikiem albo na spacerku. Rosołek pyka, zobaczcie jaki gar wstawiony, ale wiecie co, nie było dosyć długo, ponad tydzień rosołku i mam taką ochotę, to znaczy wiecie, gotowałam tylko dla Barka taki, takim wiecie, po prostu tam marchewki trochę wrzuciłam, selera, a ten to taki będzie wypasiony z cebulką przysmażoną, z kapustką, ale taki gar wyszedł. Super. Mam taką ochotę dzisiaj cały dzień chlipie rosołek. Bakunia maniunia. A ona teraz tutaj, proszę, na okienku sobie siedzi. To jest ich kochane miejsce. Siadają sobie tutaj i obserwują, co się dzieje. Albo na okienku, albo na naszej szopce, albo tutaj u sąsiada na szopce sobie siadają. I to jest taki relaxing. Relaxing monitoring. Cześć dziewczyna. Maniunia, kochaniunia nasza. Dobra, nie dotykać, okej, przepraszam bardzo. A tu mam kamienie naszykowane. Jedna z was mi napisała, żeby kamienie układać w doniczkach, to koty nie będą kopały. Ewa chyba z Czech. Pozdrawiam cię serdecznie, Ewunia. Jeżeli się nie mylę, mam nadzieję. Bo wiecie, tyle tych komentarzy, że czasami mi się później mylą wasze imiona, niki, nazwiska. No i tak może faktycznie będę zbierała te kamienie i układała, to one nie będą w tym kopały. Dobry pomysł, a nie będzie tak brzydko wyglądało. No i to jest tyle, co Baka myśli na nasz temat, nie? Tyle w temacie, o, to chciałam powiedzieć. Oj, drodzy, przyjechałam do centrum ogrodniczego. Myślałam, że coś tu jeszcze dokupię, ale są takie ceny, że po prostu mi jest słabo. Tak w ogóle zobaczcie na ceny doniczek. 195 funtów taka doniczka, bo ogólnie to nie przyjechałam po kwiatki, ale chciałam kupić jakąś fajną doniczkę do domu, bo potrzebuję przesadzić jednego kwiatka i po prostu nie wiem, co ja mam wybrać. No są takie ceny, zobaczcie, taka malutka doniczuszka, 15 funtów, 14,99, no po prostu to jest jakiś w ogóle obłęd. Podstawek pod kwiatek 6,99 i tak dalej, po prostu, patrzcie, 39,99. Ja normalnie chodzę i nie wierzę. Patrzyłam jakieś, żeby przecenione wziąć i jak są przecenione, to są tak pokruszone i gdzieś tam połamane, że w ogóle nie ma co brać. Chciałam coś takiego, wiecie, takiego gliniaczka. Pochodzę, jeszcze może coś znajdę, no bo do domu nie chciałam, plastikowe już dosyć, że wiecie, w ogródku w Pitulowie straszą te plastiki, już nie mogę na nie patrzeć. A po prostu ceny, patrzcie, 36,99. Po prostu szaleństwo. Ja potrzebuję wielkościowo taką sporą, to znaczy średnią może. Jeszcze pochodzę. No ta jest za mała. 25 funtów. Ludzie. Coś takiego potrzebuję. 36,99. 37 funtów. No nie no. 40 funtów. Przecież to jest jakiś obłęd. A kwiatki takie do ogródka, to no mówię, no szaleństwo, po prostu szaleństwo. Będziemy mieć coraz mniej kwiatków, tylko się będzie z nasionek wysadzało, bo przecież nikt nie będzie wydawał takich pieniędzy na kwiaty, no chyba, że kogoś stać. 20% off, tu są jakieś takie obdrapane pogrzebie, może tutaj coś znajdę. No naprawdę, że oddech ciewa się. 30 funtów. O, dokładnie coś takiego mi potrzebne. No, nie będę 30 funtów płacić za doniczkę. Dobra, jeszcze popatrzę. Popatrzę, może coś gdzieś wygrzebię. Hej, hej, hej. Dzień dobry. A myśmy sobie przyjechali. Zupełnie... Aha, Barek się idzie wykąpać. No chodź do wody, chodź, właź do wody, idź. No idź. Przyjechaliśmy sobie w zupełnie
O, nareszcie co? Oj, mamusia, ale mi się bić chciało. Przyjechaliśmy sobie w zupełnie inne miejsce. Miałam nadzieję, że się dostaniemy do mojego glistnika, który chciałam zerwać krótszą drogą, że nie będziemy musieli tak bardzo, bardzo dużo chodzić. Ale niestety nie mogę trafić tam. Wiecie co, to jest kawał drogi pieszo. I nie wiem, jak tam podjechać. Kombinowałam. Myślałam, że dojadę. No ale nic, dzięki temu znalazłam zupełnie nowe miejsce. Bardzo tutaj fajnie, zaraz sobie pochodzimy, popatrzymy, co tu słychać, może jakieś łabądki małe będą. Na razie to same kaczuchy widzę i zobaczcie naprzeciwko domek, ale ludzie fajnie mieszkają. Nigdy tu nie byłam. O, płyną łabędzie, ale nie ma żadnych maluchów za nimi. Ja wam już mówiłam, że u nas jest bardzo dużo takich miejsc różnych z wodą. I ja co jakiś czas przyjeżdżam, już wam pokazywałam inne stawy od naszych. No i no może sobie zrobimy jeszcze gdzieś wypad na inną wodę. To znaczy, no na pewno muszę na ten glistnik zrobić wypad, ale po prostu, wiecie co, żeby tam dojść, to jest gdzieś godzina drogi pieszo, a potem trzeba wrócić, trzeba zerwać ten glistnik i wrócić. I ja po prostu nie mam dzisiaj na to siły, bo jest za ciepło, Barek jest umęczony. Co, Barełko? No, no wiem, że ciepło, zobaczcie, jak on zieje i nie mam sumienia go ciągnąć. Pochodzę sobie tutaj z nim, on ma wodę, więc się schłodzi, a tam po prostu byśmy musieli kawał drogi iść. Nie wiem, czy ja tak nie zrobię, że nie podjadę jutro sama i szybko nie obskoczę tego. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie pochodzimy sobie tutaj troszkę. I jeszcze spróbuję na nawigację wrzucić jeden punkt, może mnie doprowadzi tam gdzieś bliżej. Kurczę, naprawdę uwierzcie mi, że to nasze miasteczko jest tak dziwne. W życiu nie widziałam tak dziwnego miasteczka. Już wam mówiłam kiedyś, że to jest połączenie wsi. To jest kilka wsi połączonych rondami, dziwnymi drogami i naprawdę ciężko się połapać. Jak ja pierwszy raz tutaj, jak się przeprowadziłam, to z domu w ogóle bez nawigacji to nie wychodziłam. Naprawdę nie wiem w ogóle, gdzie jestem i zobaczymy, zaraz wrócę do auta i spróbujemy podjechać jeszcze na inne dwa stawy. Jak ja znajdę ten właściwy staw, nad który właśnie pieszo dochodzę, gdzie tam kawałek od niego jest ten glistnik, to już będę w domu, bo były trzy stawy koło siebie na mapie. No i myślałam, że to jest ten, którego szukam, ale to nie jest ten. Także widzicie, nie tak łatwo autem podjechać, jak się nie wie. Po prostu muszę kombinować. A może w końcu znajdę, znaczy na pewno znajdę, tylko kiedy? Bo już kiedy się autem, tak, że tak powiem, na pałę próbowałam objechać i znaleźć ten glistnik, ale zupełnie wyjechałam gdzieś w jakiejś dziwnej dzielnicy z domkami. W ogóle nie wiedziałam, gdzie jestem. Także kochani moi, no mamy nowe miejsce na spacerek. No, naprawdę. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Znaczy mniej więcej wiem, jesteśmy w centrum miasta, tak ogólnie. Tutaj niedaleko jest shopping center, czyli wiecie, no jakieś tam te galerie i inne sklepy, jak to się tam w Polsce nazywa. Jakoś tak, tak? Galerie. A tutaj proszę, wszędzie kaczeńce. No, mamy spacerek. Dobra, połączę się, jak będzie z czym. No patrzcie, jak zielono, przyjemnie. Tutaj domeczki, zaraz bardzo fajnie ludzie sobie mieszkają. Co, Baryłeczko? No zobaczcie, jak fajnie. Jaka ta woda. No, czysta. Widzicie, pies się schłodzi troszeczkę. Ja mu zaraz coś może wrzucę do wody. Masz jakiś patyczek, Baryłko? Nie ma! Tutaj jakoś tak wysprzątane. Nie wiem, czy on będzie chciał wejść. Zaraz zobaczymy. No? Sięgniesz? On do obcej wody nie chce wchodzić. No dawaj, patyczek, daj. Dawaj, patyczek. Dawaj, dawaj. Dawaj, patyczek, dawaj, dawaj. Tak, ostrożnie. No siups. Dawaj.
No, dawaj. Płyciutko tu jest, on na nogach idzie, ale wiecie, troszkę brzuszek schłodzi, nie? Chodź, chodź. Chodź, chodź. No lepiej troszkę. No bez porównania, mamusia. Ale ty dzisiaj ospały. On się zaraz rozbryka. Dawaj. No chodź, chodź. On tak ostrożnie zawsze w nowej wodzie się zachowuje. No chodź, idziemy. Starczy? Tak, fajnie się schłodziłem. Można odpocząć, nie? Sympatycznie. No i tu się wychodzi i już jest jakieś osiedle, ale gdzie my jesteśmy? Ludzie, kochani, tu jest jakaś ścieżka. Widzicie, to jest ślepa uliczka. Ale jak ptaszki śpiewają, cudnie. Dobra, przejdziemy się kawałeczek, bo nigdy tędy się nie szwendałam. Popatrzymy, gdzie się tędy dostaniemy. Chodź, chodź, baryłeczko. Ale tu spokój. Super. Strumyczek słychać. Zielono się pięknie zrobiło. Kurczę, ile tutaj mamy takich miejsc. Takie kaczeńce cudne. Motylki fruwają. No jestem bardzo ciekawa, gdzie nas ta ścieżka doprowadzi. Kurczę, tak zacznę chodzić, to nie będę miała siły tego glistnika ruszać, szukać. No ale nic, najwyżej jutro jeszcze podjadę. Stokrotki, no dobrze. Nie zapominajeczki nasze kochane. I cały czas przypominam, że jesteśmy obok centrum miasta, gdzie są sklepy i galerie i ruch. Pełno ludzi, a tutaj taka cisza. Kurczę, ale tutaj ktoś ma ogród. Zobaczcie, jakie wielkie. Nie wiem, co tam widzicie. Nie chcę tak filmować, żeby nie było awantury, ale z daleka to widziałam, że jakiś piękny, ogromniasty ogród. Wiecie, może tam ktoś siedzi i nie chcę tak... Nie wiem, czy tu coś widzicie przez dziurę. Dziura w płocie. Dobra, nie będę robiła obciachu. Ale to jest ogród, co? Patrzcie, domy. Wiecie co, w Polsce to jest normalne, że są takie wielkie ogrody, a tutaj to w mieście to jest coś tak, nie, wiecie, nienormalnego. No, przeciętne to są takie jak nasz, albo ze 2-3 razy większe od naszego. Dobra, gdzie my wyszliśmy? O, tu chałupa. Ale ogród fajny, no cudny. Dobra, tutaj jakieś ogródki. Gdzie my jesteśmy? Róża zaczyna kwitnąć, zobaczcie. Wiecie co, coś mi się zdaje, że my dzisiaj to na ten glistnik nie dotrzemy. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć. Co tutaj się dzieje? Jest jakiś drogowskaz i powiem wam, że weszliśmy do parku w Town Center, czyli w centrum miasta i nie mam pojęcia, w którą stronę iść. Tu jest jakiś Hinkshay Pool, czyli jakaś woda, to może pójdziemy. Pójdziemy sobie tamtędy, a jest jeszcze jakiś piknik area, visitor center. Muszę jeszcze na mapę zerknąć swoją, poczekajcie. Kochani, schodziłam się, wracam do auta i spróbuję zaznaczyć następny staw na nawigacji i zobaczymy, może trafimy, jak nie to do następnego razu. A tymczasem chciałam wam pokazać piękny żywokost.
już kwitnie, ale ja nie zbieram. Mam trochę korzenia żywokostu w domu, jakoś nie używałam, także niech sobie rośnie. Dobrze wiedzieć. Tak właśnie szukając jednych ziół, znajduję następne, także zawsze mnie zastanawia, nie wiem, czy ludzie nie widzą, że mam kamerkę, nagrywam, coś mówię i ktoś do mnie zaczyna mówić i tłumaczyć, jakiego ma fajnego psa i że on by się pobawił z Barkiem i po prostu, no co mam wam mówić. Szłam, mówiłam do was, pan zaczął się odzywać, po prostu, no. No ale tacy są ludzie, którzy chodzą z psami, lubią pogadać, a ja naprawdę, ja wiem, że to może nieładnie, ale wiecie co, mam dosyć gadania, bo ja się dosyć w pracy nagadam, a jak wychodzę na taki spacer, to chcę się wyciszyć, odpocząć, posłuchać ptaków, a nie chodzić z kimś i rozmawiać, więc musiałam po prostu zapiąć Barka na smycz, stanąć i się odsunąć, żeby pan sobie poszedł. Ja wiem, że bardzo nieładnie, ale słuchajcie, no potrzebuję wyciszenia. Mam taki młyn w pracy, że nie mam ochoty chodzić na spacerze i gadać z kimś po angielsku. Mogę sobie do was mówić i pokazywać wam kwiatki, sratki i pierdziatki. Wow, dobra, wracamy do auta i poszukujemy następnego stawu. Wiecie, ja znajdę to miejsce, to znaczy, tak jak mówiłam, pieszo to znajdę bez problemu, ale po prostu no, wymyśliłam sobie dzisiaj, że podjedziemy tam autem, no i dobrze, że mam wolne, że nie idę do pracy. A kaczuchy, spokój tu macie, fajny. Duchota jest straszna, moi drodzy. Szczęście, że są chmurki, że nie ma słonka, bo jakby słonko jeszcze cały czas świeciło, bo wiecie co, jak wyjdzie, to tak przygrzewa. Jest wilgotność spora. Wiecie co, wkurzyłam się tą wyprawą. Tak mi zależy na tym listniku, a to jest ostatni czas, żeby go zebrać. Ale nie odpuszczam, moi drodzy. Po 18 dzisiaj, jak się zrobi chłodniej, znaczy już jest fajnie, ale jest duchota i Barek jest tak umęczony, że po prostu przyjechałam z nim do domu. Poczekam, u nas jest jasno do 9:30 w tej chwili, poczekam, tak koło 18-19 pojadę jeszcze raz i po prostu zostawię auto tam, gdzie zawsze zostawiałam i ruszę pieszo, wezmę Barka, pójdziemy sobie, trudno. I jak tam dojdę, zaznaczę sobie na nawigacji, gdzie ten punkt jest i następnym razem podjadę autem. Ja to ogarnę, nie martwcie się. No i tak się wkurzyłam, że po prostu jak wracałam, albo w ogóle siadam i jem właśnie. Cześć baryłeczek, cześć, cześć. Mamusia, dobrze, że przyjechaliśmy, bo mi za gorąco było. Tutaj jest znacznie przyjemniej. No, także teraz rosołek, a w ogóle po drodze to się zatrzymałam, kupiłam śmietanę, ubiłam i mam tutaj deserek. Oczywiście keto deserek, nie myślcie sobie, śmietana, posypana kakao, na to słonecznik i borówki. Jak Polak zły, to Polak głodny, nie? Także teraz zjem, przepraszam, odpocznę. Wiecie, coś tam może porobię i ruszę jeszcze raz, ale myślę, że drugą część tej wyprawy to nakręcę wam w następnym filmiku, bo pewnie będzie znowu tego bardzo długo. Dużo. Będzie długi bardzo filmik i to będzie na jutro. Tak sobie myślę. Zobaczę zresztą, najpierw ja to wrzucę na komputer i zobaczę, ile mam materiału z dzisiaj, bo nie chcę, żeby znowu było 40 czy 50 minut. No i tak, teraz sobie zjem i potem się jeszcze odezwę do was. No zobaczę, co będzie potem. Bardzo jestem zła, ale z drugiej strony, no wiecie, co baryłeczko? No tak, no nie udała nam się dzisiaj wyprawa, nie? No ale jest dobry pretekst, żeby deser zjeść. Jestem straszna, wiem, ale dobra. No, kupiłam świeczki Danielowi jeszcze, bo się skończyły. No tak, baryłek właśnie zjadł rosołek. Dobra była zupka. Mamusia, wiesz, że ja kocham i uwielbiam, jak taki świeżutki rosołek ugotujesz. A ja mam oczywiście makaron kodżak, tak? Czyli koniak.
ten taki, wiecie, bezwęglowodanowy, także spoko. Naprawdę trzymam tą dietę i wiecie co, nawet tak w tym sklepie patrzyłam, mówię, a może sobie coś kupię innego, ale mówię nie. Szłam i tak się przeglądałam w wystawach luster i mówię, kurczę, tak mi zaczyna ubywać wszędzie. Po 2 miesiącach mi zaczęła raptownie teraz waga iść w dół, po 2 miesiącach keto, bo na początku to tak troszeczkę tylko, nie? Stopniowo. A teraz mi zaczęła ta waga iść i nie chcę z tego rezygnować, także proszę bardzo, bardzo. Keto, obiadek z pysznym deserem. Można, można. Także kochani, smacznego, ja się relaksuję, odpoczywam, potem się jeszcze odezwę, bo wiecie, że dzisiaj mam wolne i odpocznę, pojadę z baryłą jeszcze raz. Patrzcie, jaki zmęczony. Już mnie maltretuje minionkiem. No, to ja się zabieram za jedzenie, bo mi stygnie rosołek. Co mnie zaczepiasz? Wiecie co? Oczy jedzą. Pół zupy zjadłam. I pół śmietany. Nie jestem już w stanie więcej zjeść. Ojejkuś. Ale tak się wkurzyłam. Bo wiecie co? No glistnik. Znaczy nie to, że się wkurzyłam. Zła jestem, bo dzisiaj niczego w sumie nie załatwiłam. Pojechałam po te doniczki. Zobaczyłam kwiatki, które były i diastie, były sanwitalie, były petunie, surfinie, pelargonie. Groszki, nie groszki. Słuchajcie, sałata. 5 sałat, 3 funty. No ludzie, no po prostu takie ceny. Ja muszę jeszcze wysiać swoją sałatę sama. Nie będę kupowała takich gotowych. W ogóle nie będę już kupowała. Chyba, że gdzieś trafię na przeceny, tak jak bratki trafiłam. Na przecenach... Chyba, że trafię gdzieś na przecenach, tak jak bratki. No naprawdę po prostu ceny są takie, że płakać się chce. No to, co w tym centrum zobaczyłam. I jeszcze tak byłam w jednym sklepie, bo mówię, kupię zwykłą doniczkę i taką osłonkę na nią, nie? Ale nic nie było. Musiałabym gdzieś do Ikei jechać, a u nas do Ikei to jest kawał drogi, bo to jest pod Birmingham. Pod Birmingham i tam po prostu... Są kolejki i w ogóle jest dramat. Nie będę po osłonkę jechała, bo wiadomo, że się jedzie do Ikei po osłonkę, a przyjeżdża się, wiecie, z milionem innych rzeczy, których się w ogóle nie planowało. Wiecie co, na necie zobaczę sobie na eBayu, jakie są osłonki na doniczki i po prostu wsadzę tego kwiatka w jakąś zwykłą doniczkę i kupię osłonkę. Mowy nie ma, ja nie będę płaciła 40 funtów za doniczkę, bo tyle kosztują te doniczki w tej wielkości, w jakiej ja potrzebuję. No przecież to jest chore. A z kolei stawianie w pokoju, w salonie plastikowej, wstrętnej doniczki, no nie. Ja już, wiecie, eliminuję tutaj stąd te plastikowe doniczki. No ale nie mogę ich zlikwidować, bo po prostu ceny doniczek glinianych powalają. To jest jakiś obłęd. Ale wiem, że wy też narzekacie, to nie jest tylko u nas w ten sposób. Znaczy nie tylko u nas są takie ceny. No i w sumie nic nie załatwiłam, żadnej doniczki nie kupiłam i... Mówię, w jeszcze jednym sklepie byłam, to tam w ogóle były takie jedne doniczki, które ewentualnie można by wziąć, ale były czarne i mówię, nie będę do salonu czarnej takiej donicy stawiała, gdzie tam nie pasuje kompletnie. I w ogóle tak jeździłam, chodziłam i nic nie załatwiłam. No i nawet widzicie, nie mogę zjeść obiadu. Nie wiem, czy dlatego, że jestem zła, że nic nie załatwiłam, czy po prostu chyba przesadziłam z tą śmietaną, bo to ma tyle kalorii. Ale niczego nie zjadłam takiego niedozwolonego i to jest fajne właśnie, że albo nieraz jakieś orzeszki sobie podjem, jak mam ochotę, albo gorzką czekoladę. Jak nie mam niczego w domu takiego upieczonego, wiecie, z tych keto rzeczy, to po prostu zawsze można się ratować czymś takim. Widzicie, pomemłałam. Keto robi coś takiego, że nawet jak nam się chce połasuchować, to się łasuchuje, ale się zjada tego wszystkiego dużo mniej. No i to jest duża zaleta. No i no zobaczymy, jak to dalej u mnie pójdzie, bo jeszcze mam trochę do zrzucenia, nie wiem ile, ale wizualnie tak to widzę, że po prostu mi spada sadełko.
No i tyle, moi kochani. I nie wiem, chyba się pożegnam z wami już, bo wiecie co, idę się teraz położyć, odpocząć trochę. Wstanę to jeszcze może coś posadzę w ogródku, ale nie wiem, zobaczymy, która będzie godzina. No bo tak koło 18-19 będę chciała pojechać jeszcze raz po ten glistnik, bo tam mi trochę zejdzie. Myślę, że za 2 godziny, za 2,5 godziny to będę potrzebowała czasu, także tak koło 6 muszę pojechać. Także już w tym filmiku na pewno nie będę tego wam nagrywała, o ile w ogóle nagram, jeżeli trafię tam. Ja dokładnie wiem, gdzie to jest, ale mówię, no po prostu zawsze to w trakcie spaceru wychodziłam tam na to miejsce i oglądałam 10 razy i po prostu nie wiem, jak tam dotrzeć. Dlatego, wiecie, nawigacja ma taką opcję, że po prostu palcem się naciska, ustawia się położenie i tyle. I potem sobie zapisujemy w tej nawigacji i już nas potem dowiezie. Także tak muszę zrobić, no cóż. No. A w ogóle dzisiaj słuchałam wykładu o glistniku. No i zupełnie zapomniałam o tym, jakoś mi to umknęło, że poza różnymi działaniami glistnika typu, wiecie, antywirusowe, przeciwnowotworowe, antybakteryjne, antyreumatyczne i tak dalej, to glistnik ma działanie krwiotwórcze. A wiecie, że ja cały czas mam swoje problemy, swoją chorobę i cały czas z nią jeszcze walczę. To nie jest tak, że zakończył się ten problem, no i ja ciągle jestem osłabiona i tak mnie ciągnie, żeby ten glistnik robić, żeby go więcej w tym roku zrobić i tak mówię, kurczę, co ja mam, czemu mam takie dziwne poczucie, żeby tego glistnika więcej zrobić i czy to jest odpowiedź? Czy to właśnie mnie tak pokierowała intuicja, żeby wysłuchać wykładu Kuby Babickiego? I Kuba wyraźnie mówi, że to jest etnobotanik, kapitalny naukowiec polski, młody chłopak, który bada rośliny. No i właśnie on mówi o tym, że glistnik, w sumie nie wiedzą dlaczego, ale ma działanie krwiotwórcze. Więc chyba powinnam się z nim przeprosić, nie tylko Barkowi dawać, ale również sobie. I zobaczymy. I tak zamierzam zrobić. Także moi drodzy, wyprawy będzie ciąg dalszy, mam nadzieję, chyba że się wkurzę i nic nie nagram. No, idę sobie odpocząć i gdzieś za 2 godzinki, czekajcie, która jest teraz godzina? O, jest to dokładnie 16, także ja sobie teraz tak na pół godzinki się położę. Muszę jeszcze zrobić miniaturkę do filmiku dzisiejszego, który się jeszcze wgrywa. Mam nadzieję, że się wgra do 18. No, opublikuję wam filmik i sobie pojedziemy na ten glistnik. Dobra, kochani moi, kończymy ten filmik, nie będę więcej nagrywała, bo już widzę, że gadam 7 minut, nagrywałam wcześniej coś, także znowu będzie filmik przegadany, ale fajnie tak, jak mam ochotę gadać, to gadam. Dobra terapia. A wy lubicie spacerki, pogaduchy, także mam nadzieję, że miło spędziliście czas, a ja gadając do was się trochę uspokoiłam. No i w sumie no nie mogę powiedzieć, że dzień zmarnowany, bo byliśmy na spacerku, byłam w sklepie, kupiłam świeczki dla Daniela. Coś jeszcze kupiłam, szampon do włosów sobie kupiłam, odżywkę. No i tyle. Doniczek tylko nie załatwiłam, ale popatrzę sobie na necie i tak zrobię. Wiecie, takie są materiałowe, fajne te osłonki, wiecie, z jakimiś wzorkami. I po prostu to kupię, zaraz to zobaczę. No. Dobra, bo się chyba zaczęłam żegnać z wami. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki. Dziękuję wam za dzisiaj, za naszego zwariowanego vloga. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Chyba, że mnie szlak trafi na poszukiwaniach glistnika. Jeszcze wam pokażę raz groszek. Śliczniuni. Groszek na psa urok, prawda? No, pokazałam. Nie wiem, czy wam rano pokazywałam, czy nie pokazywałam, bo na wariata wszystko nakręcane. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Jeszcze moc pozytywnej energii dla was przesyłam z głębi serducha, jak zawsze. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Pa, pa!